Cześć, tu Sowomier. Cześć, tu Kajra. Witamy Was na Śląskiej Karuzeli. Piękne zapachy docierają już do nas. Tu cała ekipa się uwija, a my za chwilę będziemy mogli skosztować tych pyszności. Zaczynamy. Najważniejszą osobą na tym okręcie serwującym cudowne dania jest szef kuchni. Salku, witamy Cię bardzo serdecznie. Ale się mega cieszymy. Ja również się cieszę, że możemy Was gościć. Jak to jest być szefem kuchni? Ciężko, naprawdę jest ciężko, ponieważ bardzo dużo rzeczy wpływa na głowę szefa kuchni, aczkolwiek nie jest to tylko gotowanie, więc na pewno jest jeszcze różne rzeczy, które trzeba dopilnować poza kuchnią, aczkolwiek jest to gotowanie z samą przyjemnością, więc myślę, że jest to ta praca, do której ja jestem stworzony i się nadaje, także tylko i wyłącznie chciałbym to robić i nie wyobrażam sobie, że gdzieś będę coś innego w życiu robił. A jak zaczęła się w ogóle Twoja miłość do gotowania? Miłość do gotowania zaczęła się gdzieś tam już w szkole podstawowej, myślę. Pierwsza jajecznica, jak to się mówi. Także ta miłość zawsze gdzieś tam była, a nigdy nie, inne rzeczy mnie nie ciągnęły, jak być w kuchni, prawda? Ale co pomagałeś mamie, babci? Mamie, robiłem kanapki, robiłem jajecznice, śniadania, także generalnie każdy czas, który gdzieś tam się spędzało w kuchni, to później procentowało, prawda? Więc te pierwsze takie czynności gdzieś tam z mamą, z tatą również w weekendy, mój tata też lubił gotować, więc to były takie te pierwsze kroki, później brat też był kucharzem, więc gdzieś tam za nim poszedłem w tym kierunku. Także generalnie brat też jest kucharzem i później jak już ta pierwsza szkoła gastronomiczna się toczyła, to już tak wciągnęło mnie, tak, że tak powiem, bo naprawdę już później poszedłem do jednej szkoły, do drugiej szkoły, później pracowałem również za granicą, więc ta moja kariera rozwinęła się bardzo i jestem zadowolony. To, co robię, po prostu lubię to, co robię, kocham to, co robię i nie wyobrażam sobie robić czego innego. Ale trzeba przyznać rzeczywiście, że byłeś za granicą, dlatego że te potrawy, które tutaj serwujecie, naprawdę są inne od tych i tradycyjnych, i od generalnie od restauracji, które znamy, i są... mają swój taki smaczek, tak. Znaczy staramy się być innym. Teraz na rynku po prostu trzeba być innym, prawda? Te smaki muszą być inne. Tak samo sposób podania staramy się również go jakoś wyeksponować. Dla mnie najważniejszy jest wygląd na talerzu. Również liczy się smak, używamy mocnych smaków, robimy mocne sosy, więc generalnie ten smak zawsze jest wyczuwalny i to jest podstawą. Ładny wygląd plus smak. Uważam, że w połączeniu nie ma czegoś lepszego, prawda? A powiedz, a ten smak to z domu wyniosłeś jakby te takie podstawowe, czy jakieś takie, że mama jakiś specjalnych przypraw, czy tata używał, czy w świecie ich nabyłeś? Po części na pewno jakieś domowe smaki. Ja tak jak tutaj moi kucharze już wszyscy wiedzą, ja gotuję, balansuję ten smak. Lubię troszeczkę słodko połączyć z kwaśnym, słonym, więc tak staramy się gotować. Ten smak na pewno jest po części wyniesiony z domu, aczkolwiek w każdej restauracji gdzieś było jakaś cząstka inspiracji, była zawzięta, więc generalnie gdzieś ten smak sobie kreowałem w tej mojej karierze i on się zrodził samemu. Kochani, moja trasa koncertowa nie zatrzymuje się. Widzimy się na moich koncertach. 24 maj Kościerzyna, 25 maj Gdynia, 26 maj Nakło nad Notecią, 27 maj Kalisz, 28 maj Janowiec Wielkopolski. Do miłego zobaczenia, Teresa Werner. Pamiętasz swoje pierwsze takie świadome danie, które przyrządziłeś? Znaczy generalnie nie, bo to było bardzo dawno temu, prawda? Także to już były te pierwsze prace, gdzie ja też zaczynałem od takich czynności, że tak powiem, kuchenno-pierwszych, czyli od tych obierania ziemniaków, takich rzeczy. Uważam to, że jest to bardzo dobra droga dla każdego, bo trzeba się nauczyć od samego początku pewnych zasad na kuchni, więc ja tą karierę moją przeszedłem od zmywaka, jak to się mówi, do tego teraz, co jestem, więc nie pamiętam tych dań początkowych, ale później, jak moja kariera już gdzieś tam już się rozwinęła, pamiętam, bardzo, bardzo dobrze na mnie wpłynęła praca za granicą. Spędziłem tam troszeczkę czasu w różnych miejscach, więc ona na pewno mnie skreowała i trochę bardziej uspokoiła. A w jakim kraju się uczyłeś? Ja byłem w Niemczech, byłem w Anglii, pływałem również na statkach w Stanach Zjednoczonych, także super. Też z jednych z największych statków na świecie, 4-5 tysięcznikach, także to też była fajna przygoda, więc trochę tego świata też zobaczyłem i kulinarnie, i ogółem zwiedziłem, więc dość długi okres w Anglii, również w Niemczech, też w bardzo dobrych restauracjach. Miałem przyjemność również odbyć długi staż w restauracji trzygwiazdkowej, także u Joachima Wisslera w Wendôme, także to był dla mnie taki naprawdę zaszczyt i szczał, gdzie naprawdę tą gastronomię mnie tak, że tak powiem, mocno rozwinęła. A dzisiaj Śląska Karuzela w Gliwicach, w restauracji Boska, gdzie nakarmią Was po królewsku. A powiedz, czy na statku grała orkiestra? Grały orkiestry, grały różne zespoły, był fortepian, były różnego rodzaju takie rzeczy, które muzycznie tam się, że tak powiem, działy, rozwijały i każdego dnia coś tam, że tak powiem, muzycznie się działo. No, nasze chłopaki z zespołu również czasami wypływali w takie rejsy. Możecie ich Państwo podziwiać na przykład w Andrzeju. To ja mam teraz bardzo, bardzo trudne pytanie. Jesteś gotowy? Jestem. Jaka jest Twoja ulubiona potrawa? Myślę, że nie ma takiej. Tak? Nie ma ulubionej szef kuchni potrawy, nie ma ulubionej potrawy. Na pewno lubię wołowinę, to jest jakieś tak bardzo mocno rozwinięta odpowiedź. Wołowina jest moim, że tak powiem, takim tematem, który ja lubię po prostu jeść i lubię z nim współpracować, więc na pewno na pierwszym miejscu będzie nie tylko stek, ale ogółem wołowina, więc... A czy nauczyłbyś mnie właśnie, jak przygotować taki Oczywiście, stek? Nie ma żadnego problemu. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, też lubię steki, ale jest to sztuka faktycznie, żeby go dobrze przyprawić i przyrządzić. Dobra, to wiemy, że generalnie taką ulubioną, nie wiem, że daniem, ale generalnie wołowina. Tak. To co chciałbyś zjeść jako ostatni Twój posiłek? Ojej. Przepraszam, ale ja muszę to zapytać. To jest szef kuchni. Tatar. Może... Tatar? Tak. No to robimy tatara. Ale nie tatara. No, żeby nie było, nie, wiecie Państwo, nie. Ci dużo nie, zdrowia, dużo zdrowia, wiadomo, no ale jeżeli, to znaczy, że musi być on wyjątkowy, a jeżeli szef kuchni mówi, że to jest wyjątkowe, to musi być naprawdę fenomenalne. I podwójny. Podwójny? Tak. Jaki musi być ten tatar, żeby był idealny? My mamy stworzoną taką marynatę do tatara i uważam, że to jest nasze flagowe danie. Używamy jej od samego początku, gdzie praktycznie gość nie musi tego doprawiać. Siekamy wołowinę sami, więc doprawiamy już ją i myślę, że to jest naszym, że tak powiem, tajnikiem. No dobra, no to dawaj, tajniki zdradź. Co jest w środku? No. Niestety nie uda się. No i dobrze, każdy szef kuchni ma swoje tajemnice. Jest taka lampa, która podgrzewa danie, które się wydaje. Bardzo mnie to zainspirowało i przy okazji, jak ktoś chce solarium takie, zapraszamy tutaj, jak na dłonie można sobie. Ja bym się chciała dowiedzieć, jak zarządzać zespołem kucharzy, żeby Cię słuchali i robili to, co Ty chcesz, żeby nie zmieniali Ci smaku i tak dalej, i tak dalej. Ja Cię od razu pochwalę, bo tu każdy w ciszy przygotowuje, wszyscy wiedzą, co mają robić i to gratulacje. Nie ma krzyku, nie ma hałasu. Czy generalnie tak, zespół mamy bardzo długo, tutaj z nami cały współpracuje, więc oni już wiedzą, po prostu znają moje smaki i nauczyli się po prostu tego i każdy wie już w tym momencie, faktycznie jest spokój, nawet przy dużym ruchu, przy restauracji, jest tylko komunikacja, że tak powiem, liniowa, co wydajemy, co dodajemy, także generalnie sprawdzamy te smaki, czasami oczywiście można delikatnie przesolić, przesłodzić, ale są sprawdzane smaki przed samą wydawką, więc każdy wie, jak ma to robić, myślę, że nie mają problemu, żeby się tego nauczyć. Próbujesz każde danie, czy już teraz nie? Próbujemy, tak, przed wydawką każdy sos generalnie spróbowany, więc wyrywkowo ziemniaki, bo to już raczej też każdy stacjowy kucharz, na przykład tu mamy na dodatkach kucharza, tam na mięsach, więc oni już podając próbują samemu. Ja wyrywkowo, ale sosy są próbowane przed samym podaniem wszystkie, więc... Czyli każdy kucharz jakby jest jeden jest odpowiedzialny, drugi jest od mięska, trzeci mamy podzielone od tego. Stacje, tak, mamy podzielone stacje, tam Dawid jest dzisiaj akurat na mięsach, makarony. A to zmieniacie? Czy każdy jest to samo, mamy powiedzmy po dwie osoby zawsze. Zmiennie. Zmiennie. Ale jak to pięknie wygląda. A teraz wiecie, wjechały żeberka, to barbecue. żeberków, barbecue, kolesów, jest do tego ziemniaki. Okay. Najtrudniejsze zlecenie, jakie tutaj dostaliście? Znaczy generalnie nie mamy jakichś tam, nie jest to dla nas trudne, prawda? Co gość sobie zażyczy i jesteśmy w stanie zrobić, staramy się wychodzić właśnie do gości i to robić, prawda? Nie ma, ja nie mówię, bo są rzeczy niemożliwe niektóre, ale to, co jesteśmy w stanie zrobić, praktycznie co na przykład ktoś sobie zażyczy spoza karty, bo tak to my jesteśmy przygotowani na kartę. My używamy świeżych warzyw, staramy się, żeby to było w miarę wszystko tak jak należy, nie towarujemy się za mocno. Więc to, co mamy na stanie w danym momencie i jesteśmy w stanie zrobić, to zawsze staramy się to zrobić. Nie ma jakichś takich specjalnych zleceń, zapytań. Myślę, że mamy na tyle rozbudowaną kartę i tak bogatą, że zmienną, zawsze ktoś sobie... Tak, no staramy się, że tak powiem, tą kartę zmieniać jak najczęściej, żeby też być, że tak powiem, nie nudzić się. No te 3 razy w roku staramy się, żeby ta karta była zmieniona, aczkolwiek jak 4 razy się uda, to jest fajnie. Nie zawsze są, teraz mamy już powiedzmy taki lifting karty drugiej zimowej, więc udało nam się w tym okresie zimowym zmienić kartę już 2. raz po części. Więc to już jest jakiś sukces. Teraz czekamy na nowaliki, na warzywa, gdzie jest zawsze większe pole do popisu. No a co na przykład, jak się sos przypali, co wtedy? No jak się przypali, no to już wtedy wydaje mi się, że no po prostu zdarzają się takie rzeczy na kuchni i no niestety nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów, więc jeżeli przypali się nam sos, niestety nie podajemy tego gościom, bo lepiej wstrzymać serwis i poczekać troszeczkę dłużej, a podać smacznie, niż podać coś niedobrego. Nie robimy tego, zgłaszamy gościom, że po prostu coś się stało i poczekają chwileczkę dłużej i podajemy tak jak należy, tak jak powinno być podane i... A zdarzyli się Wam na właśnie coś tacy niezadowoleni goście, że do Ciebie skargi zgłaszali? Znaczy bardzo rzadko, to jest nieuniknione w gastronomii, prawda, bo nikt nie jest idealny i niestety zdarzają się ludzie, którym po prostu generalnie nie przypasuje smak, prawda? Nie wiedzą do końca, czego się spodziewać. Każdemu może nie zasmakować, prawda? My też nie jesteśmy idealni, staramy się gotować jak najsmaczniej, ale nie każdemu możemy podejść, że tak powiem, pod gusta. No ale zdarzają się przede wszystkim ci, którzy chwalą i się zachwycają. Tak, oczywiście, tak. Bardzo dużo gości chwali naszą kuchnię, jesteśmy odbierani, myślę, że bardzo dobrze, więc staramy się wszyscy, żeby to było tak jak należy. Jest to fajne, jeżeli na przykład goście podchodzą do nas, podziękują nam, powiedzą jakieś dobre słowo, że naprawdę dobra robota, że fajnie gotujecie i wszystko smakowało. Myślę, że to jest najlepszym podziękowaniem i taką, że tak powiem, takim zapalnikiem do naszego dobrego działania. Musimy Ci powiedzieć, że my naprawdę, ponieważ podróżujemy po całej Polsce i jadamy w różnych miejscach, w bardzo różnych restauracjach i często nam się też zdarza, że faktycznie jak po zjedzeniu posiłku, jak widzimy gdzieś jest kucharz, to zawsze dziękujemy, bo naprawdę jesteśmy w wielu miejscach i tylko w niektórych ta kuchnia jest tak wyjątkowa. I pomyślcie Państwo, jak ta kuchnia musiała być wyjątkowa, że tutaj wróciliśmy i że chcieliśmy po prostu poznać Cię osobiście i zobaczyć w ogóle, jak tutaj te cuda robisz. Więc koniecznie wpadajcie do Gliwic, po prostu do Boskiej, bo jest po prostu boska. I cokolwiek byście tu nie zamówili, no to jest po prostu sama petarda. A Ty też jesteś skromnym człowiekiem. Jesteś szefem kuchni, wspaniałej restauracji. Ty nie krzyczysz, wiesz, on tutaj wiesz, wszystko nie fruwa, nie lata, a to wiesz. Wszystko w ciszy przygotowywane. To dzięki temu, że mam tak dobry zespół, prawda? To jest to, nie ma potrzeby na nich krzyczeć, tak? Bo rozumieją, wiedzą jak należy gotować i wiedzą jak my gotujemy, prawda? To też jest duży plus i wydaje mi się, że dzięki zespołowi takiemu, który teraz tutaj pracuje, tak to wygląda. Powiedz mi jeszcze, jak wymyślasz potrawy? Znaczy generalnie wszyscy rozmawiamy zawsze, jak już jest jakaś zmiana karty, staramy się przed zmianą karty, dyskutujemy na kuchni, a między serwisie, co by fajnie może zagrało. Nie ma, to są takie bardziej rozmowy, prawda? Okay. Nie ma jakiejś presji. A może teraz robimy to? Tak, no generalnie jest to troszeczkę dłuższy proces. Każdy ma wkład w kartę, więc każdego pomysłu, ja też każdego, że tak powiem, nie hamuję, nie piszę tylko ja karty, tylko pozwalam też zespołowi, żeby brali udział w tym wszystkim, więc myślę, że to procentuje i po prostu rozmawiamy o tym. Super. Rozmawiamy dużo wcześniej, przed napisaniem karty, staramy się to gdzieś notować zawsze. Jak już mamy pozbierane te rzeczy, to gdzieś tam coś zmieniamy, tworzymy, próbujemy i coś, czym pasuje lub nie pasuje i tak powstają nasze karty. Kajra, kiedy jest głodna, jest potwornie agresywna i się denerwuje, więc nie przedłużajmy tej chwili, przystąpmy do konsumpcji. Po prostu robił sobie wszędzie zdjęcia, zamiast przyjść, smakować tego wszystkiego. No masakra, po prostu masakra. Kochanie, smacznego. Masakra, smacznego. Masakra. Ale to jest nieistotne, ponieważ my tu mamy przygotowane przepiękne i przepyszne dania. Okej, to tarek z łososia. Albo stek. Albo stek. Mam od 1 do 10 zawsze. Jeżeli chodzi o rulatkę. No jest dobrze. Muszę powiedzieć, że przepyszny jest. Jeżeli chodzi o Śląsk, to chyba jest to jedna... No nie, to jest najlepsza rulada, jaką jadłam do tej pory. Dobra. Czyli co, dycha? Nie, dycha to ma moja mama, wiadomo, nie? Natomiast... dycha. Ma moja mama. Wiadomo. Kochani, moja trasa koncertowa nie zatrzymuje się. Widzimy się na moich koncertach. 24 maj Kościerzyna, 25 maj Gdynia, 26 maj Nakłon nad Notecią, 27 maj Kalisz, 28 maj Janowiec Wielkopolski. Do miłego zobaczenia, Teresa Werner. Wiecie, że w ogóle pierwszy raz tak jem i mnie ktoś filmuje, że jem i mam mówić, jak to w ogóle ci, jeśli tak oceniają jedzenie, to mają trudne zadanie. No bo ty już byś chciał zjeść. Nasz operator się ślini, niestety. Właśnie, głodny jesteś, Mateusz? Słuchajcie, to niech też zje. Życzymy Państwu smacznego. Mam nadzieję, że też będziecie takich doskonałych potraw próbować i się nimi cieszyć i się dzielić z innymi. Odwiedzajcie Boską. Bo jest naprawdę bosko. I to jedzonko, i klimat. Jak tu ma Sławomira, który będzie denerwował żonę, to jest naprawdę idealnie. To normalna sprawa, ale już się uspokaja. Dobre jedzenie i... To po prostu sukces. Spokój. Przemku, i Tobie, i całej ekipie pięknie dziękujemy, bo jest naprawdę bosko, po prostu bosko. I mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli nieraz się tymi smakami ucieszyć. Życzymy Wam wspaniałych i cudownych klientów. I żeby Wam ta radość, żeby ta praca, radość, którą macie, była z Wami na co dzień. No i tego, czego sobie życzycie, jak zdrówka. Dziękujemy bardzo. No dziękujemy. I żebyśmy się widywali jak najczęściej, bo naprawdę jest bosko. No jest, widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa.